Witam serdecznie. Mamy dzisiaj taki nietypowy event, świąteczny, wielkanocny na Xboxie One i Xbox 360. Bardzo jestem zadowolony, że udało mi się nagrać ten odcinek, ponieważ teraz święta w ogóle nie miałem czasu na granie, no ale udało mi się tutaj załapać jeszcze. Mamy taki nietypowy czołg, statek, no ogólnie na bazie Toga, słynnego pociągu. Tok na pełnym morzu. Ciekawe, ciekawe. I co my tu mamy? Ogólnie mamy mapkę, która widać przypomina trochę jakieś bitwy na Pacyfiku. Bardzo ciekawe, muszę przyznać. Mamy inne też, tak jakby intro wchodzące. Muszę przyznać jedno. Bardzo, ale to bardzo ciekawie to wygląda. Tok przypomina bardziej łódź podwodną niż statek. Wystarczy spojrzeć, no tak obudowany jak łódź podwodna, ale bardzo ciekawe, no. Statki w czołgach, czemu nie? Jak najbardziej, jestem na tak. Ogólnie, no co my tutaj widzimy? No, czołg ma pewien rodzaj artylerii, z tego co widać. I strzela. No, na razie to nie mam możliwości strzelania, bo jak widać, górki przeszkadzają. No i dobrze, że te górki są, bo dają jakąś przeszkodę. Tutaj mamy jakiś cel. No cóż, te pociski nie są jakieś rewelacyjne, ale no, TOG ma 2800 HP, no to można troszeczkę się postrzelać, nie ginie się momentalnie, więc no, w sumie dobrze jak na event. No, ogólnie jestem bardzo mile zaskoczony tym eventem, ponieważ te eventy zdarzają się bardzo rzadko z okazji świąt, a ostatnio Wargaming w końcu na konsolach zaczyna te eventy wypuszczać. O, dostał cel. Z tego co widzę, to jest tu jedno wielkie kampienie się. Muszę się wycofać, bo obrywam. Ale jest jedno wielkie kampienie. Ja się bardzo, ale to bardzo nie lubię kampić. Po prostu nie cierpię. Kamperka to po prostu nie w moim stylu. Lubię zajeżdżać, lubię objeżdżać. Co nie znaczy, że lubię light tanki, ale po prostu nie lubię kampić się. Tak jak widzę, nasza drużyna postanowiła kampić się na bazie, chociaż paru wysunęło się do przodu. Cała reszta siedzi na bazie. Przeciwna drużyna cała siedzi na bazie, przynajmniej jak na razie. Zobaczymy, jak spróbuję objechać ich od drugiej strony. Ostatnio w ogóle nie gram w czołgi, bo znudziły mi się po prostu i troszeczkę sobie robię od nich przerwę. Także czasami przerwa jest bardzo dobra. Widzę, że ten czołg się bardzo tak porusza. Bardzo wolno się zbiera i bardzo wolno hamuje. O, jak to statek. Manewrowość jest niezła. O, i mamy tu kolegę, który sobie czekał na cele, a dokładnie na mnie. Proszę, ten czołg potrafi odbijać. Burzące pociski widzę, że nie robią za dużo szkody osobom, że lepiej byłoby wziąć zwykłe pociski. Kierowca, kierowca bombowca, albo kierowca ubotowca. Okej. No, jak na razie jest dosyć ciekawie, także widzę, że drużyna przeciwna się ruszyła, nasza drużyna ewidentnie cały czas dalej się kampi. No, wszystko dlatego, że dali ten tryb snajperski. Nie powinni. Bez tego trybu snajperskiego zdecydowanie byłyby bliższe te spotkania i gra byłaby bardziej dynamiczna, nie byłoby tego kampienia. A widzę, że ewidentnie czołgi przeciwnika się kampią. Całkowicie. Ale nic, ja spróbuję po prostu jakoś tutaj zaimprowizować jakąś możliwość oflankowania. Chociaż sam to sobie nie poradzę, bo sam, jak to sam
ja im właściwie wykrywam. No, ale... no, zwykłe pociski robią swoje. To jest najważniejsze, że zwykłe pociski robią swoje. Widzę, że te mapki całkiem fajnie zaprojektowali, bo tu widać, o, tutaj jakaś kładeczka, tutaj jakiś mostek nad wodą, także no nawet całkiem fajnie to wygląda, nie najgorzej, muszę przyznać. Swoją drogą, ostatnio bardzo dużo nagrywam różnych, przeróżnych gier. O, mamy tu cel. No i proszę, ktoś mnie właśnie zajechał od tyłu, a ktoś, pewnie ten pan, tak, dokładnie ten kolega, do którego strzelałem wcześniej, powiedział: skoro on jest jeden, to go zajadę, on i tak tutaj musi coś zrobić, bo już nie wycofa się na bazę. Chociaż jakbym takim kamperem, jak cała moja drużyna, to pewnie bym się wycofał. Widocznie kamperstwo wygrywa. To jest właśnie jeden z powodów, w których ostatnio już przestałem grać w World of Tanks. Kamperzy. I brak jakiejkolwiek współpracy. Po prostu ta gra zrobiła się strasznie, ale to strasznie... taka, no nie wiem, dla dzieciarni, dla ludzi, którzy po prostu... Nie liczy się dla niej gra, tylko liczy się punktacja, czyli stać, jak najdłużej kampić się, nie ruszać, w ogóle, nie wiem, liczyć na to, że inni oberwą, a ty sobie naklepiesz ile ci się uda. A jeśli ktoś akurat, no tak jak ja, zacznie im spotować, no to coś sobie jeszcze ugrają więcej. No nic, ale widzę, że ten czołg potrafi odbić. Potrafi odbijać, chociaż nie za dużo. I mnie rozwalili w końcu. Także, no nie najgorzej, nie najgorzej. Muszę przyznać, że nawet sobie poradziłem tutaj. Nasi bohaterowie, wielcy bohaterowie, ruszyli do boju teraz z bazy. Chociaż jeden, widzę, tam siedzi nadal na bazie, szuka szczęścia widocznie. No, togi potrafią odbić tutaj, jak widać. No, to już będzie koniec meczu. Bardzo cieszę się, że mi się udało nagrać, bo nie miałem czasu. Udało mi się tylko ten odcinek nagrać, ponieważ bardzo dużo awarii jest ostatnio na Twitchu i Xbox Live, zwłaszcza w okresie świątecznym, miałem problemy ogromne, żeby cokolwiek udało się nagrać. Także no bardzo się cieszę, że udało mi się coś nagrać i pokazać wam ten event świąteczny. No i wygrana. Także bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście ten odcinek, że udało mi się pokazać wam ten event świąteczny, bo staram się takie eventy nagrywać, jeśli uda mi się je wyłapać. Bo są zwykle przez 2-3 dni, także ciężko czasami je wyłapać. Także bardzo dziękuję wam za oglądanie i, że tak powiem, polecam moje odcinki, bo to wiadomo, każdy poleca, ale oglądajcie, jeśli lubicie mnie oglądać, możecie oglądać. Także do zobaczenia i na razie.